Cześć. Zanim zaczniemy, chciałem Wam pokazać playlisty na naszym kanale. Wystarczy kliknąć w ten link playlisty. Jak widzicie, mamy trzy główne kategorie: Polacy w podróży, emigranci i Kanadyjczycy. Każda z tych playlist zawiera wszystkie odcinki, na przykład Polaków w podróży. Tutaj po prawej stronie widzicie, macie je wszystkie. Emigrantów, których już jest bardzo dużo. Zobaczcie, ile tu jest ciekawych rozmów. I oczywiście seria Kanadyjczycy, gdzie tutaj są nasze rodzinne filmiki, gdzie pokazujemy nasze kanadyjskie życie. I oczywiście bardzo prosimy o subskrybowanie naszego kanału, jeśli Wam się podoba. Wystarczy kliknąć tutaj subskrybuj. Zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj mamy nowego gościa i porozmawiamy o życiu w Malezji z Agatą. Cześć Agata, jak się masz? Cześć, wszystko w porządku. Tylko wieczór u mnie. U ciebie wieczór, u mnie poranek. U mnie jest 7:30, a u ciebie chyba już jest 8:30. U mnie jest po godzinie tak 8:30. Ja się bałem w ogóle, czy ta rozmowa się odbędzie, bo u nas jest burza śnieżna przez całą noc i dzisiaj poranek. Słyszę, cały czas wieje, śnieg pada. Wreszcie mamy śnieg, ale wy chyba nie macie takich problemów. Jaką macie dzisiaj pogodę? Dzisiaj mieliśmy odczuwalną 37 stopni. A głównie tak zawsze jest powyżej 30. Najzimniej jest w górach. W górach nawet temperatura w nocy może spaść do plus 12. O, to zimnica normalnie. Ta zimnica, przyznaję się. Po tych paru latach w Malezji nawet ja zakładam sweterek. U nas jak jest po zimie plus 12, to już wszyscy, wiesz, w krótkim rękawku chodzą i w krótki spodenki. Czapki na głowie i sweterki. Ja wiem. Wiem, jak to jest. Do dobrego jest się łatwo przyzwyczaić. Oczywiście. Najgorsze jeszcze, jak się w klapkach pójdzie, to już koniec. Tak jest. Może zacznijmy od tego, skąd z Polski pochodzisz? Pochodzę z Garwolina. To jest na trasie Warszawa-Lublin, taka mała miejscowość. Chyba mamy do 17 tysięcy mieszkańców. Dawno nie sprawdzałam. Trochę wyjechało. Trochę wyjechało. Czy nigdy to nie była duża miejscowość? Przyjemna. Ja pochodzę z podobnej. Ja jestem z Jędrzejowa w ogóle. To jak się jedzie z Kielc do Krakowa, pewnie Jędrzejowa nie kojarzysz? Nie. Ale z Kielc do Krakowa kojarzę. To gdzieś tam. Pewnie jechałaś na pewno. Czyli przejeżdżałaś. Tak. Przejeżdżałaś przez Jędrzejów, widzisz. Ja też na pewno przejeżdżałem przez Garwolin, tak? Garwolin, tak. Ale ja słyszałem tą nazwę, kojarzę Garwolin. Gdzieś tam mi się obiło o uszy. Jak mieszkałeś w Polsce i jadłeś masło, istnieje duża możliwość, że było z Garwolina. Podobno najlepsze. Maślane miasto. Tak, mamy dużą mleczarnię. Fajnie. A jak długo i gdzie mieszkasz w Malezji? W Malezji jestem od 6 lat, będzie w tym roku. Mieszkam pod Kuala Lumpur, to jest Petaling Jaya. Kuala Lumpur, ciężko mi się mówi, bo u mnie z rana tak czasem mam. To bardzo duże miasto. Kojarzysz, ile tam w ogóle jest, jaka jest populacja w Kuala Lumpur? Nie, przyznam się, że nie kojarzę. Przy czym Kuala Lumpur nie jest największym miastem w Malezji. Dużo większe miasta na przykład są na Borneo. Jeżeli chodzi o chyba wielkość, nie jeżeli chodzi o mieszkańców. Właśnie szybko. Aha, bo to jest samo Kuala Lumpur, tylko tam jeszcze macie. One jest otoczone, tak. Głównie jest też otoczone właśnie tam, gdzie mieszkam, Petaling Jaya. Tak, to widzę, tutaj macie jeden krok. Mieszka tu, gdzie ja, tylko piszą, że mieszkają w Kuala Lumpur po prostu. To jest 1,8 miliona macie. No bo tam wcale nie mieszkasz tak dużo. Dużo będzie pracować i dojeżdżać, to prawda. Ale głównie to mieszkają poza. Ale pokazuje mi, że chyba Kuala Lumpur jest największe w Malezji. A, bo mi się wydawało, że jeżeli chodzi tak o wielkość, nie o mieszkańców, o wielkość, to że większe są na Borneo. Ale możliwym, że nie, bo jeżeli przerywa je dżungla, później znowu jest miasto, to może inaczej to liczą. Tak jest. A czy zwiedzałaś Malezję i może co koniecznie trzeba zobaczyć w Malezji, jeśli ktoś jedzie no tam na... Jeśli ludzie chce zobaczyć te Petrona stałe, sobie zrobić tam zdjęcie, pojechać na górę, no to jest taki... No nie ma chyba turysty, który by nie chciał tego zobaczyć.
No oprócz tego, no to osobiście zauważyłam, że turyści głównie siedzą w KL i w okolicach, tam zobaczą Batu Cave. To jest bardzo ciekawe, Batu Cave jest bardzo ciekawe, to jest hinduski kompleks świątynny, jak podaje Wikipedia, największy kompleks świątynny poza Indiami. No wow. Także jest duży, to się cieszy popularnością. Uważam, że warto zobaczyć. Warto tam też się, bo to się jest w jaskini, nie? Batu Cave. Warto też się wspiąć, zobaczyć tą jaskinię. Ja osobiście lubię jeździć trochę dalej. Lubię IPO. Jak ktoś na przykład lubi Jurassic Park, przyznaję się, może nie jest to film, a nie lubię Wielkich Lotów, to tam się będziesz czuł po prostu, jakbyś był w tym Jurassic Park. Mi to tylko dinozaurów brakuje, żeby nam nie wyszły. Jest dżungla, góry, no przepięknie, przepięknie jest, jeżeli chodzi o to. Ja bardzo lubię IPO. IPO też ma dobre jedzenie. Też dużo turystów jeździ do Melaki. To jest chyba najstarsza miejscowość w Malezji, założona przez Portugalczyków, później zdobyta przez Holendrów, później odbita przez Portugalczyków, a później zdobyta przez Anglików. Więc wygląda dość oryginalnie. Pięknie. Także to też warto zobaczyć. No i też zależy, co kto lubi, bo też dużo turystów lubi po prostu morze, piasek, no to oni tam się wybiorą właśnie na Langkawi albo... Jeżeli lubią dżunglę, dziką dżunglę, no to pojadą na Borneo. Fajnie, czyli na pewno warto przyjechać i odwiedzić Malezję. Dla każdego coś się znajdzie, co kto lubi. Tak jest. A prowadzisz bardzo fajny profil na Instagramie pod tytułem Pyza na malezyjskich dróżkach. Dziękuję. Powiedz, co ciekawego możemy zobaczyć na twoim profilu? Ale takie codzienne mamy życie w Malezji, no bo ja tutaj jestem, prawda, mieszkam z lokalsami, że tak powiem, prawda, nie mieszkam wśród ekspatów, w zasadzie nawet nie mam znajomych ekspatów, więc tak ja to widzę z punktu widzenia imigranta, ale który tak po prostu bryluje wśród ludzi, którzy tu mieszkają. Też to sprawia, że jest mi łatwiej, no bo ja się nie zastanawiam, a gdzie ja pójdę zjeść, no bo oni znają miejsca, prawda. A gdzie ja pojadę na wakacje? No też wiem, gdzie pojadę na wakacje, bo oni znają te miejsca. I też wiedzę takich rzeczy, które jest ukryte przed turystami. Na przykład całkiem niedaleko Kuala Lumpur możesz zobaczyć prawdziwe pola ryżowe. Nigdy nie widziałam tam turysty, nie licząc lokalsów. I na przykład ja wiem, że mogę tam wsiąść i za godzinę jestem, widzę pola ryżowe. Albo że mogę iść do pięknego, czystego... Hot spring, to jest gorące źródła, do gorących źródeł, nie? No to mi ułatwia. No i oczywiście też jedzenie. To malezyjska kultura jedzenia już nie jest mi obca, także. Street food przeważnie. Czy jest tam taki typowy street food, który nie jest drogi i bardzo dobry? Jest, jest. O, street food jest bardzo popularny w Malezji, no ale oprócz tego mamy też, wiadomo, różne restauracje. Nawet jak ktoś chce taka fafarafa, to też się znajdzie. Pięknie. A czy znasz jakichś innych Polaków, którzy mieszkają w Malezji? Znałam, ale po pandemii wyjechali. Czyli jesteś jedyną? Po prostu nie jest tak dużo. Są tam jakieś grupki Polacy, Polki w Kuala Lumpur, Polacy w Malezji, ale te grupki zwykle są martwe, także niewiele się tam można dowiedzieć. Czyli nie spotykasz się z żadnymi Polakami tam na miejscu na tą chwilę? Nie, raz byłam na święceniu jajeczka i to tyle. Ale nie ma na pewno polskiego kościoła, tylko ktoś to zorganizował. Pytałam się księdza, czy jest polski kościół, bo był, jak to jest, się nazywa, notariusz papieski? Jest Polakiem tutaj. O, proszę. Więc ja się go pytałam, chyba że go zmienili. Ja się go pytałam i powiedział, że no niestety jest nas za mało i nie ma polskiego kościoła. Tak jest. A dlaczego i jak to się stało, że w ogóle wylądowałaś w Malezji? No prawda jest taka, no wiadomo, że przez męża. Poznałam swojego męża przez forum internetowe o tamilskich firmach. No i tak, że tak powiem, od słowa do słowa doszło do tego, że się zaprzyjaźniliśmy. No, a potem to już poszło z górki. Pięknie. Czyli na forum po prostu poznałaś swojego męża. Na polskim forum o tamilskich filmach. Mój mąż osobiście nie lubi tamilskich filmów, ja obejrzałam więcej niż on. I on po prostu był bardzo zaciekawiony
On też miał znajomych Polaków, bo w tamtym czasie udzielał się w grupie Hare Krishna. No i w Hare Krishna jest bardzo dużo ogólnie Europejczyków z Europy Wschodniej, więc byli i Polacy. I on w ogóle tak się zainteresował, skąd w Polsce w ogóle zainteresowanie kulturą tamilską. Trafił na to polskie forum. Po prostu zaczęliśmy rozmawiać i tak poszło. Czyli polskie forum, ale to chyba wszyscy po polsku tam Wszyscy po piszą. polsku, tak. A czy on pisał do mnie, on pisał po angielsku, prawda? No to tam mu ludzie odpowiadali po angielsku, no bo on nie zna polskiego. No ale tak poszło po prostu. Czyli od słowa do słowa. Jak w ogóle, kiedy pierwszy raz się spotkaliście? Czy ty poleciałaś pierwsza do Malezji, czy on, czy On twój mąż? przyleciał do Polski, do Warszawy. A, matko jedyna, my jesteśmy 8, my jesteśmy 13 lat. 13 lat temu się po raz pierwszy spotkaliśmy. Wow. Czyli To przyjechał do kawał czasu. Polski. Spotkaliście się i tak to wszystko się zaczęło. I po pewnym Tak, czasie tak domyślam to się, wszystko ty się tam działo. poleciałaś do Malezji. Tak, poleciałam do Malezji. Nie wiedziałam za bardzo, czego się spodziewać. Znaczy, wiedziałam, że będzie gorąco i miałam nadzieję, że zobaczę palmy. Ale po prostu pamiętam to uczucie, kiedy samolot wylądował, nie? Tam można już to podnieść te okienka i zobaczyć. I ja widziałam tam palmy. I te palmy były wszędzie. To po prostu czułam, że tam wstanę i będę była brawo, że no w Polsce palma, no to w domu, w jakiejś oranżerii, w ciepłym miejscu sobie jest jeszcze taka malutka palemka, nie? A tu po prostu palmy takie wielkie. To pamiętam. Byłam bardzo zdziwiona, że one tak sobie po prostu rosną, jak drzewa. Tak, super. Czyli jak pierwszy raz tam poleciałaś, czy już zostałaś, czy to potrzebowałaś kilka wizyt, zanim zdecydowałaś się, że i zrozumiałaś, że to jest twoje miejsce na ziemi? A nam to trochę zajęło, no bo w Azji też jest duża kultura pracy i duża odpowiedzialność. Malezja pod tym względem aż tak bardzo nie odbiega od reguły. Czyli oni pracują, muszą najpierw sobie wyrobić, prawda, stanowisko, status, no mieć po prostu pieniądze, prawda? I dopiero później się stabilizują. No i dlatego nam to tyle czasu zajęło. My się pobraliśmy 8 lat po tym, jak zaczęliśmy się spotykać. Ale czy w tym czasie mieszkałaś już w Malezji, czy Nie, dopiero? mieszkałam w Polsce i pracowałam w Polsce, a mój małżonek mieszkał i pracował w Malezji i po prostu się spotykaliśmy. Czy to w Polsce, czy Malezji, czy po prostu leciliśmy razem na wakacje. Byliśmy na wakacjach. Może dziwne miejsce na wakacje dla mojego męża, oryginalne w Niemczech i w Czechach. Byliśmy na wakacje. I bo dla mnie oryginalne, no to w Korei jeszcze polecieliśmy na wakacje. Tak to albo w Polsce, albo w Malezji się spotykaliśmy. Dlaczego on wybrał Niemcy akurat na wakacje? Tam palm nie ma. No to może dlatego wybrał Niemcy. Europa, prawda? Kraj europejski. No to tak stwierdził, że dobrze by było zobaczyć Berlin. Pojechaliśmy do Berlina na wakacje. Dla ciebie to chyba nie były wymarzone wakacje, co mi się wydaje. Dłużej, bo ja bardzo lubię muzea, więc po prostu chodził Bielek za mną, nogi powiedział, że zaraz mu wyjdą. Chodziliśmy po tych muzeach. Super. I oczywiście wybraliście Malezję i nawet czy nie myśleliście kiedyś, aby się do Polski może przeprowadzić, czy nawet nie było takiej opcji ze względu na Ja pracę twojej mężczyzny? oczywiście, zanim wzięliśmy ślub, rozmawialiśmy, gdzie my zamieszkamy. No ale mówiąc szczerze, no, przyznam się, że na początku byłam sceptyczna, jak mój mąż powiedział, no, że tu będzie lepsza jakość życia i wszystko będzie lepsze, no bo Polska, europejski kraj, w środku Europy, prawda? Możemy jechać gdzie chcemy do Europy, w tej strefie Schengen i w ogóle. Ale tak patrząc na jakość życia i na łatwość, to zdecydowanie łatwiej jest w Malezji. Patrząc na pogodę. A na pogodę to na początku byłam, trochę mi brakowało, wiesz, codziennie gorąc, a tak bym chciała chłodny wiaterek. Ale już się przyzwyczaiłam, że po prostu na dworzu jest gorąco i tak ma być. A jaką macie pogodę w ogóle w Malezji? Domyślam się, że jest pora sucha, pora deszczowa. Tak, nie są dwie pory roku, właśnie sucha i deszczowa. Różnią się one tym, że w porze deszczowej może padać cały dzień, a w porze suchej może padać tylko po południu. Albo nocą, albo wcale. Także nie ma tak, że zawsze jest możliwość deszczu w Malezji, o tak powiem. Czasami deszcz może być w środku dnia, taki malutki, albo może lać jak z cebra. Są dwie pory deszczowe, jedna mała, jedna duża, ale w obecnej chwili to aż tak nie widać.
Moja teściowa mówi, że kiedyś to było bardziej widoczne, ale teraz klimat się zmienia i tak ciężko wyodrębnić, kiedy się jaka zaczyna. Po prostu to tak idzie. Teraz się zaczyna chiński nowy rok w następnym miesiącu i ogólnie u nas powinno być do chińskiego nowego roku gorąco i sucho. Jak na razie jest gorąco i sucho. Zobaczymy, czy dalej będzie się trzymało tak, jak powinno być. No tak, jak wspomniałaś, klimat się zmieniał. U nas jest podobnie, dopiero niedawno zaczął padać śnieg. Dzisiaj jest 13 styczeń i praktycznie do tej pory nie było w ogóle śniegu. Tam może popadało z raz czy dwa po drodze, ale to wszystko stopniało bardzo szybko, bo jest ciepło, jest plusowa, jest cały czas temperatury były i dopiero, ja nie wiem, może 4-5 dni temu zaczął padać śnieg i zrobiło się trochę zimniej. Z tego względu też mamy tą burzę śnieżną dzisiaj, ale naprawdę nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek coś takiego to było, odkąd tu mieszkam w Kanadzie, więc ten klimat wszędzie jednak się zmienia, nie tylko w Kanadzie oczywiście. Zresztą w Polsce też za bardzo Są się nie. jakieś tam drobne zmiany, może nie są takie epickie, ale trochę się zmienia. Tak jest. A w Malezji etniczni Malajowie stanowią aż 61% w ponad 31-milionowej populacji Malezji. Macie tam, ja wam może przeczytam, a pozostała część to głównie są Chińczycy i Hindusi i inni rdzenni mieszkańcy. Jak te wszystkie nacje dogadują się między sobą i czy czasem nie dochodzi tam do jakichś tarć? Wiadomo, historia jest taka, że starcia były wcześniej, ale to dużo, dużo wcześniej. To już jest historia. W obecnej chwili oni wszyscy żyją spokojnie, że tak powiem. Żyją spokojnie i jest to kraj muzułmański. Malajowie są większością i każdy Malaj jest muzułmaninem. Nie ma tego odstępstwa. Każdy Malaj jest muzułmaninem, ale nie każdy Malezyjczyk nim jest. Bo taki Chińczyk nie będzie mała, czy jest prawdopodobieństwo, że może być muzułmaninem, ale no, raczej nieduże. Czyli po prostu... Każdy Malaj jest muzułmaninem, ale nie każdy Malezyjczyk, bo też to ludziom się myli, że to wszyscy są muzułmaninami. Nie. I ten muzułmanizm tutaj jest o tyle otwarty, że możesz mieć na jednej ulicy będzie meczet, zaraz obok będzie świątynia tam chińska albo buddyjska i dalej może być na tej samej zresztą ulicy świątynia hinduistyczna. I oni wszyscy po prostu będą szli tam, gdzie chcą, gdzie się modlą, ale nawet jak wyjdą o tej samej godzinie, tam nie będą się ze sobą walczyć. Po prostu. Żyją między sobą. Wiem, że to brzmi jak beka. No wiadomo, tam w codziennym życiu jakieś tam małe nieznacki są, ale to nie są one na tyle duże, żeby na przykład z punktu widzenia turysty, żeby on w ogóle to zauważył, żeby turysta to zauważył na przykład. Z mojego punktu widzenia, no też można powiedzieć, że rasiści są wszędzie, tak, że Malezja nie jest jakimś wyjątkiem, że tu jest kraj samych aniołów i nie ma w ogóle rasistów. No są tak jak i wszędzie. Ale to nie wpływa na moje codzienne życie w ogóle. Super. Żadne nieprzyjemności nie spotkały mnie ani rodziny. Mój mąż na przykład nie jest Malajem, jest Indusem. I wszystko, że tak powiem, funkcjonuje normalnie. Normalnie pracujemy, chodzimy do sklepu, chodzimy jak chcemy do kościoła, chodzimy jak chcemy do świątyni tej tamilskiej, hinduistycznej. Żyjemy po prostu. Czyli nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Także, owszem, wiadomo, jak ktoś będzie się bardzo zagłębiał w historię, no to w jakim kraju, gdzie jest kilka razy nie było nigdy nie na jakiejś stać? No były. No. Tak jest. Wszędzie się to może zdarzyć. A wiem, że masz synka. Proszę powiedz, ile lat ma twój synek? A mój syn będzie miał w marcu 4 lata. Także tak pomiędzy małym brzdącem a dużym chłopcem. Jak ma na imię? Keszant. Kieszant Polacy mówią na niego często Krzysio. Z czego nie jesteś za bardzo zadowolona. Akurat tak imię Krzysio sama bym nie wybrała, no ale już tak, no jestem w stanie to zaakceptować, ale nie jest to moje ulubione imię, jakie bym mu dała. A czy mówi po polsku twój syn? Nie, rozumiem. Zna parę słów po polsku. Na pewno mi powiedzieć kot, babcia i cześć, ale... To właśnie to były jedyne słowa, jakie umie powiedzieć po polsku. No i tak to rozumie, co się do niego mówi, ale odpowiada po angielsku. To ciężko się rozmawia z dziadkami pewnie, jak dzwonicie do Polski.
Znaczy on słucha i powie tam do mojej mamy, bo ja mam tylko mamę już, mój ojciec umarł dawno temu. Także jak rozmawia z moją mamą, no to on tam słucha, mówi do niej cześć babcia i jak chce zobaczyć kota, no to nie umie powiedzieć pokaż mi kota babciu, no wiadomo, bardzo długie, trudne do powiedzenia. To mówi do mojej mamy kot miał miał, no więc tam ona mu pokazuje kota, bardzo lubi. A czy byliście już w Polsce? Nie, jeszcze nie. Mówiąc szczerze, chciałam jechać, jak dziecko było małe, ale była pandemia, nie można było się tak za bardzo ruszyć. Zresztą nie wiedziałam, czy będzie można wrócić, bo czasami ludzie utykali, nie? W różnych krajach. No to ja się bałam, że z moim dzieckiem utknę i później nie będzie znał ojca na przykład, nie? Bo mój mąż będzie musiał wrócić do pracy. I dlatego nie pojechaliśmy. A teraz, jak on ma 4 lata, podróż do Polski jest bardzo długa. Od, że tak powiem, wyjścia do domu do wejścia do mojego domu to jest czasami więcej niż 24 godziny. No to taki 4-latek, no to rozniósłby ten samolot w pył. Więc muszę poczekać, aż będzie taki trochę w takim wieku, że będzie rozumiał, że po prostu musi siedzieć. Może sobie oglądać bajki, ale musi siedzieć. No to jest bardzo długa podróż. I zresztą ma 4 lata, jeszcze jest mały, nie za dużo będzie pamiętał, więc... Dobrze, tak, dlatego poczekaj. Trzeba będzie trochę większy, że owszem, będzie oglądał bajki, ale będzie rozumiał, że trzeba siedzieć i oglądać, a nie, że nam chce zobaczyć pilota na przykład. Tak jest, więc jeszcze z rok, dwa możecie poczekać. Tak, i ja powiedziałam, że dwa może, jakoś będzie miał tak w okolicach 6, już może tam ogarnie. Tak, i to jest dobra okazja, aby dziecko pojechało, wtedy polskiego się też szybko nauczy, jeśli zostaniecie tam troszkę dłużej, to jest... To szybko, dzieci wiadomo, każdy język szybko łapią. To prawda. Tak jak mówię, mój syn też w domu tutaj, moje teściowie rozmawiają po tamilsku, mój mąż z nimi rozmawia po tamilsku, ze mną rozmawia po angielsku i moje dziecko bardzo dobrze wie po tamilsku i oprócz tego ma w przedszkolu, znaczy jak na to mówię przedszkole, tutaj to się nazywa po prostu play school, w takiej swojej play school ma też kolegów Chińczyków, którzy mówią tylko po chińsku, mój syn mówi tylko po angielsku. I dają radę, że tak powiem. I on chyba, znaczy ja tego nie umiem powtórzyć, ja nie znam chińskiego, ale teraz jak się zbliża chiński nowy rok, no to wszędzie są te czerwone latarnie wywieszone. I mój syn pokazał na nią palcem i nazwał ją po chińsku. Ja tak się patrzyłam, co on chce. On tą latarnię mi nazywał, czy tak się nazywa po chińsku. A ty z mężem po angielsku porozumiewacie? Po angielsku. Ja po tamilsku biernie, ja zrozumiem, o czym mówią, znaczy będą mówili wolno. Ale nie powiem nic. Znaczy powiem tam parę po prostu rzeczowników albo czasownik powiem, ale zdania nie ułożę. Ale w Malezji chyba angielski jest drugim oficjalnym językiem z tego względu, że to była kiedyś kolonia, przez długi czas kolonia angielska i tak. Czy tam wszędzie można się po angielsku dogadać? Tak, wszędzie można się po angielsku dogadać, oprócz urzędów, no ale mówię, głównie to pewnie pod turystykę ludzie na to patrzą, no to nie będą mieli problemu. Jak przyjadą też do pracy jako ekspaci, nie będą mieli problemu, bo firma załatwi im wizy i tak dalej. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja mi żadna firma wizy nie załatwia, tylko ja sama. No i tu już mam problem, bo u nich na językiem narodowym jest Bahasa, Malezja. I tak jak w Polsce, trudno oczekiwać, że pójdę sobie do urzędu w takim moim garbolinie i pani będzie do mnie mówiła po angielsku. No raczej nie będzie. Będzie mówiła po polsku. Tak samo jest tutaj. Pójdę do urzędu i raczej pani będzie mówiła do mnie po basa. I dla mnie jest to co prawda dziwne, że w imigracyjnym, gdzie jest tyle ludzi różnych nacji, oni tak mówią basa, niektórzy widzą. I jakoś to idzie. Jakoś się tam dogadują. Mi pomaga mąż, bo on mówi basa, wiadomo. Ale chociaż jakby nikt mi nie pomagał, też by dało radę w obecnym świecie telefon. Jakoś by poszło. Zgadza się. Ale jeżeli chodzi o sklepy, restauracje, zapytać się o drogę, zamówić taksówkę w hotelu, no to angielski absolutnie wystarczy. Czyli turysta tam na pewno nie zginie, zawsze po angielsku. Nie, turysta nie zginie. Super. A czy to prawda, że Malezja uznawana jest za najbardziej internetową społeczność świata i że każdy, kogo praktycznie spotkamy, od razu chce mieć swoich internetowych znajomych? Takie coś wyczytałem. Może tak było może na początku Facebooka, teraz spotykam wiadomo różnych ludzi, no jak mamy między sobą jakiś kontakt, no to wymieniamy się numerami telefonu, jesteśmy na WhatsAppie, ale tak żebyśmy byli, nie wiem, przyjaciółmi na Facebooku czy na Instagramie, no to nie,
Bardzo lubią WhatsAppa, bardzo lubią na WhatsAppie, możesz też mieć swój status, także tam też publikują te statusy różne. I to faktycznie, tak jak był jakiś tam menadżer na siłowni, z którym miałam krótki kontakt, no i potrzebowałam jego numer, wiadomo, on mój, no to tak, jesteśmy ze sobą znajomymi na tym WhatsAppie, ale to na tej zasadzie. No, WhatsApp jest, Ale zrobił się oni bardzo bardzo popularny. lubią faktycznie. Tak jak ja przyjechałam tutaj, no ja nie jestem turystką, ja tu mieszkam, no i miałam tam taką panią, która się mną zajmowała po ciąży, to jest zupełnie inny system dbania o kobietę po ciąży, naprawdę, Europejki dużo tracą. Także ta pani tu przychodziła, ja o mnie dbała, no tam to była jej praca, prawda, to nie była moja przyjaciółka i znajoma. Ale że miała ze mną kontakt, no to faktycznie zaprosiła mnie na urodziny swoich dzieci, na ślub swoich dzieci, na imprezę, że tam skończyły studia. No tak, pod tym względem, no tak już się ich pozna, to mogą nas zapraszać na wszystkie rodzinne uroczystości. Ale to w życiu realnym. Tak. Czyli tam każda osoba po prostu ma taką opiekę po porodzie w Malezji? To jest tak jak ja na początku byłam do tego sceptycznie nastawiona, bo w Polsce czegoś takiego nie ma. No i moja teściowa to była przerażona, ale to kto się zajmuje kobietami w Polsce? Mówię, no one sobą same, albo ewentualnie rodzina. No ale no to kto właśnie, nie mógł, to kto im gotuje? A kto je myje? A kto je masuje? No właśnie nikt. No to tak to wygląda. Przy pierwszym dziecku to jest bardzo popularne, są one się nazywają confinement center. Na 2 tygodnie się tam idzie, to jest po prostu spa. Oni tam gotują, dbają o dziecko i o mamę, masują dziecko i mamę, robią różne zabiegi dziecku i mamie, uczą też opieki nad takim noworodkiem, nie? No bo pierworódka, no to tam niewiele wie. A już takie, jak mają inne dzieci w domu, no to ciężko tego brzdąca w domu zostawić i pójść sobie na 2 tygodnie. No to ja wybrałam taką opiekę, chociaż nie miałam brzdąca w domu. Przychodzi pani i wtedy to jest o tyle wygodniej, że może przychodzić na 2 tygodnie, albo tak jak u mnie, ja miałam miesiąc. I się mną zajmowała, gotowała, myła, jakkolwiek to brzmi, ale tak, myła, myła mnie, masowała, okadzała. Znaczy bardzo relaksujące, to znaczy paliła kadzidło, no i tam sobie oddychałyśmy. Zajmowała się też dzieckiem, masowała, karmiła, myła, nosiła, żeby od beku. No, tak i tak przed miesiąc. A czy nie chciałaś tą panią zatrzymać sobie na dłużej? Chciałam. A czy za to się, domyślam się, to za to trzeba się płaci, tak, za to się płaci i każdy ma inny styl. Malajowie mają swój styl, Hindusi, ja byłam w stylu hinduskim, mają swój styl i Chińczycy mają swój styl. Inne rzeczy się je, inne rzeczy ta pani będzie robiła. Rzadko kiedy jest tak, żeby na przykład Chińczyk chciał induskie, żeby się nim zajmowała, no bo oni już mają innych ziół, mają inne potrawy, inny masaż, oni się chyba tak tradycyjnie to się nie myje kobieta głowy chyba prawie przez miesiąc, żeby się nie przeziębić. Także oni mają inny styl niż my. A co ta pani gotowała? Co dobrego i w ogóle czym charakteryzuje się malezyjska kuchnia? A jeżeli chodzi o confinement, jedzenie, no to ciężko powiedzieć, że ono się charakteryzuje tym, czym Malezja, bo nie. Bo ma być zdrowe, żeby kobieta nabrała mocy i w ogóle takie tradycyjne wizję, żeby też miała więcej mleka. No nie, nie. Znaczy nie jest złe, ale zupełnie nie takie jak malezyjskie jedzenie. Malezyjskie jedzenie jest o tyle ciekawe, że tak jak wspomniałeś, są tu 3 nacje, prawda? Czyli masz jedzenie malezyjskie, malajskie, jedzenie induskie i jedzenie chińskie. Przy czym na przykład, jeżeli nawet ktoś był w Indiach bardzo długo albo w Chinach, nie? To nie jest tak, że go ta kuchnia niczym nie zaskoczy, bo po prostu oni tu ze sobą mieszkają i w zachodzie, prawda, przenikają się te kultury i te jedzenia się przenikają. No przede wszystkim z tego, co teraz to dla mnie to już nie jest problem, jest pikantne. Oprócz chińskiego, wiadomo, Chińczycy nie przepadają za pikantnym. Malezyjskie, malajskie jedzenie głównie jest pikantne. Bardzo lubią papryczki chili na przykład. No indyjskie jedzenie też jest pikantne, to fakt. To właśnie jedzenie malezyjskie jest w 3 grupach i dlatego warto spróbować każdego jedzenia, ale każdy, kto tu przyjechał, chyba nie ma człowieka, który by nie zjadł narodowego dania Malezji, co jest nasi lemak. Nasi lemak to oznacza tłusty ryż. Jest to ryż gotowany na mleku kokosowym z liściami pandana. Pandan. Nie wiem, jak odmienić po polsku, z liściami pandan. I podawany jest z ostrym sosem, właśnie chili,
Tradycyjnie też jest z orzeszkami ziemnymi i z takimi małymi rybkami anchois, o to się nazywają ikan bilis. To jest Właśnie. takie tradycyjne malezyjskie śniadanie. Takie naprawdę tradycyjne, będzie zapakowane w kształcie trójkąta, w liść banana. No i tradycyjnie byłoby w gazetę, no ale teraz pakują w papier. Właśnie sprawdzam, to jest też z jajkiem, tak? A, jeszcze to tak, zapomniałam, z jajkiem na twardo. To jest takie tradycyjne basic. Oczywiście możesz sobie zamówić z krewetkami, z tofu, z kurczakiem, z czym tam chcesz. Ale taki basic, no to tak, jeszcze ogórek. To jest, żeby tam ugasić ten pożar w ustach. Nigdy nie jadłem czegoś. To się nazywa nasi lemak, tak ma Nasi większe. lemak, tak. Nasi Nasi to lemak. ryż, lemak to tłusty, tłuszcz. I powiem, że jak tak zje się takie na śniadanie, to tak spokojnie do obiadu, nawet dłużej, taki późny obiad, to trzyma. Muszę poszukać, bo nie wiem, czy coś takiego tutaj można u nas w Ottawie. Czy jest restauracja, która coś takiego serwuje? Być może, zaraz sprawdzę. Ale nie wiem, czy nam Na dzisiaj świecie, przed. podejrzewam, że serwują na świecie, tak, że też dla mnie dobrym przykładem jedzenia to jest coś, co właśnie w sumie przywiezione zostało przez imigrantów z Indii, czyli roti chennai. Można je zjeść w Indiach, owszem, ale w Malezji jest 30 typów roti chennai, które są tylko jedzone przez Malezyjczyków. I tu też zaszła taka, że tak powiem, wpływ kultury. Malajowie też bardzo lubią mleko skondensowane. I roti chennai to jest taki płaski chlebek, bardziej pieczony, znaczy bardziej tak smażony niż pieczony. I oni też jedzą na przykład z mlekiem skondensowanym. Dla mnie to jest za dużo, nie jadam tak, ale jedzą, bardzo lubią. A wiesz co, znalazłem tutaj właśnie malezyjską restaurację, tylko niestety jest całkowicie po drugiej części miasta, aczkolwiek my tam czasem do mojej cioci jeździmy, więc nazywa się Hahaja. Nie wiem, co to znaczy. Hahaja. Hahaja. Drugie samo H i mają bardzo dobre reviews, mają 4,6, czyli chyba warto tam pojechać i na pewno się Znaczy, to wybierze. taki basic polecam. Polecam. Znaczy, nie wiem, jak ostre będzie u ciebie w Kanadzie, bo u mnie też bywa różno ostre. Najbardziej lubię takie pikantno-słodkie. To jest po prostu wtedy niebo w gębie. Mój syn bardzo, bardzo lubi pikantne, więc dla niego będzie na pewno super, ale powiem ci, że wybierzemy się, bo tu właśnie oglądam zdjęcia i bardzo fajnie to wygląda. I właśnie chyba widzę nawet tą tutaj to danie na zdjęciach. Aczkolwiek tutaj wiesz, wszystkie te restauracje, one chyba nie robią specjalnie takiego ostrego, jak to powinno pewnie naprawdę Czy wyglądać. wydaje się, że to jednak jest dopasowane do kubków smakowych w Tak, tak jest. większości? Więc super, wybierzemy się na pewno nie w ten weekend, bo jest za dużo śniegu napadało. W ten weekend będziemy tylko odśnieżali, więc, ale może. Mogę polecić. Także o to w ogóle był też spór z Singapurem, także Malezja wygrała spór, że to jest nasze danie malezyjskie. Spór o, nie wiem, czy ta restauracja będzie miała chicken rice, bo chicken rice przegrali Malezyjczycy spór z Singapurem. To jest danie narodowe singapurskie, które też tu zjesz i też bardzo lubię. No, wybierzemy się i muszę sobie zapisać nazwę tego Nasi Malaj? No. Nasi lemak. Podejrzewam, że Nasi jakbyś Malaj. powiedział, że chcesz narodowe śniadanie Malezji, to by wiedzieli, bo to jest typowo śniadaniowe danie. A taki na lunch, co jest taki typowym narodowym. A, to do mnie nazywam to typowo śniadaniowym, ale w Malezji, jakbym to zamówiła teraz na kolację, nikt by okiem nie mrugnął. Po prostu cały dzień możesz jeść każde danie. Smażone kluski na śniadanie, proszę bardzo. Ten ryż na silema na śniadanie, na obiad, na kolację, kiedy chcesz. Tylko najczęściej ludzie wolą jeść na śniadanie z tego względu, że jest tłusty i no, ma dużo energii, prawda? Więc to się wzięło stąd, że też pakowane w tej trójkąt, że tu były Brytyjczycy, zrobili tutaj dużo plantacji kauczuku. No i ci ludzie szli do pracy na tych plantacjach, więc oni cały dzień za dużo nie mieli do jedzenia, więc ten ryż ich po prostu trzymał. Tak, to wybierzemy się na pewno i zdam ci relację. Mam nadzieję, że będzie smakowało. Do tej pory chyba wszystkim smakowało, ale to zależy właśnie, jakie trafisz.
No, zgadza się. No ta restauracja ma dobre oceny, więc zobaczymy. Na pewno dam ci znać. A czy możesz powiedzieć, czym się zajmujesz w Malezji? Czy pracujesz, czy tylko na tą chwilę jesteś mamą na pełny etat? Jestem mamą na pełny etat, i moja wiza nie pozwala mi pracować. Ja mam taką wizę, że mam tam wpisane, że po prostu mam wizę małżeńską i bez możliwości pracy. Ojej, a czy można zmienić taką wizę na wizę, która, bo to. Można, ale to wtedy już trzeba więcej spełniać. Ja muszę spełniać kryterium, że tu mieszkam i mam małżonka. No i to wystarczy. No to już A jeżeli spełniasz. chodzi o pracę, no to taką pracowniczą, no to trzeba już więcej mieć jakichś kryteriów, no jest ona dużo droższa. Taka wiza z pracą jest dużo, z możliwością pracy jest dużo droższa. A czy To możesz jest nie ubiegać? taka możliwość. Na razie dziecko jest małe, więc tak nie pali nam się. Ja to się śmieję, że zajmuję się menadżerowaniem domu, także menadżeruję. Tak, i to jest praca na pełny etat. A czy ty Tak, na możesz. pełny etat. A jak to wygląda obywatelstwo? Domyślam się, że możesz ubiegać się też o obywatelstwo Malezji. Malezja nie pozwala na podwójne obywatelstwo, więc musiałabym zrezygnować z polskiego. Wtedy mogłabym się ubiegać o obywatelstwo malezyjskie. I Malezja nie jest taka skora dawać obywatelstwo. Do tego stopnia, że no mój mąż ma obywatelstwo malezyjskie, więc mój syn ma obywatelstwo malezyjskie bez problemu po ojcu. Ale jeżeli Tak. sytuacja byłaby odwrotna, że ja bym była Malezyjką, a mój mąż nie, i na przykład dziecko by się urodziło poza Malezją w Polsce, to Malezja by nie chciała mu dać obywatelstwa. Ojej. Dlatego też ślub braliśmy w Malezji, bo nawet dziecko też urodziłam w Malezji, do tego stopnia, że musiałam pokazać przy rejestracji syna, że nie tylko, że jest urodzony, prawda, ze szpitala tę listę, że jest urodzony, ale wszystkie taką. No, jak idziesz do lekarza, nie, no tam ci wpisują kolejna wizyta, tam o 9, we wtorek 13, nie? To tą kartkę też musiałam przynieść i ją też skserowali. Ojejku, a to szkoda, Tak, bo to Malezja wiesz. nie bardzo chce dawać obywatelstwo. Można mieć pobyt stały, ale obywatelstwa to nie jestem pewna. To szkoda, bo to wiesz, twój syn by miał wtedy, tak jak nasze dzieci mają podwójne obywatelstwo, bo tutaj wiesz, jest. Tu w ogóle jest prawo ziemi, czyli tu się dzieci rodzą, to od razu są już Kanadyjczykami. I wiesz, oczywiście mogą mieć podwójne obywatelstwo, czy potrójne, z tym nie ma problemu. Wydaje mi się, że to jest fajna sprawa, bo wiesz, Unia Europejska będą kiedyś chciały się gdziekolwiek pracować w Tak, Unii tak. Europejskiej, to wiesz, nie trzeba się starać o żadne pozwolenie na pracę, tylko To jadą prawda. i po prostu mogą pracować tam Jak też się na. dowiadywałam w polskiej ambasadzie, no to mój syn jest widziany jako Polak z tego punktu widzenia, że jestem Polką, więc gdyby wyszły jakieś straszne sytuacje życiowe, żeby trzeba było uciekać do Polski, no to nie ma z tym problemu, bo mój mąż też dadzą mu, prawda, pobyt stały i tak dalej, bo jest moim mężem. A synowi po prostu musiałabym iść i go zarejestrować. On jest niezarejestrowany w Polsce. On po prostu w Polsce nie istnieje. Bo gdybym go tam zarejestrowała, to zostałby z automatu obywatelstwo. Więc Malezja by mu cofnęła obywatelstwo, no a tego byśmy nie chcieli. Tak. W niektórych krajach wiem, że chyba Chińczycy też tak mają, że po prostu nie mogą mieć podwójnego obywatelstwa. Mam tutaj sąsiada, takiego dobrego znajomego, który właśnie mi o tym mówił i ma cały czas problem, bo on nie chce zrezygnować z chińskiego, bo tam chyba jeszcze prowadzi jakieś biznesy w Chinach. No i jest to utrudnienie. On cały czas, on oczywiście ma tą permanent resident card ma, ale musi, wiesz, cały czas to przedłużać i to tak, wiesz, to tak jakby To coś jesteś. takiego tutaj. Tak, jesteś pomiędzy tymi dwoma cały czas krajami. Chyba jego syn ma normalnie kanadyjskie obywatelstwo, jego córka też, ale tak, wiesz, tak jesteś nie do końca ani tutaj, ani tam. To jest tak, kurczę, wiesz, nie, troszkę nie bardzo, no ale tak to wygląda. A jak Malezyjczycy najchętniej spędzają wolny czas? Malezyjczycy bardzo lubią aktywność na gorącym, dosłownie na gorącym powietrzu. Także jak się idzie do parku, to oni bardzo często piknikują po prostu. Mają rozłożone koce, spędzają tam czas. No, lubią sobie przejechać, wiadomo, nad morze, nad wodą. Też dużą popularnością cieszą się. Mamy tutaj po prostu ich bardzo dużo jest w Malezji, prawda, theme park. Mamy
Kasyno, no to kasyno, kraj muzułmański, kasyno cieszy się dużym braniem, to faktycznie. Także do kasyna też jeżdżą. Teraz w okolicach chińskiego Nowego Roku podejrzewam, że tam są tłumy. Dalej głównie no to tak rodziny z dziećmi, no to raczej po prostu piknikują. No i centra handlowe, to też jest kolejna taka typowa rozrywka malezyjska, że jest gorąco, klimatyzacja za darmo. I też można spędzić czas, dobrze zjeść. Też są jakieś tam stacje, gdzie dzieci mogą się bawić. Także głównie tak spędzają czas. Czyli na spokojnie, no w sumie u was jest cały czas gorąco, więc to jednak pewnie też wpływa na jak spędzacie tam wolny czas. A jaki jest sport narodowy w Malezji? Malezja ma swój jeden sport narodowy, taki wywodzący się z Malezji, ale w tej chwili nie pamiętam jego nazwy. Ale tak ogólnie Malezyjczycy bardzo lubią badminton. Bardzo O. lubią badminton. I w zasadzie oni w badmintona mają tam parę medali różnych, to tam olimpijskich. Także raczej bym powiedziała, że to jest i sportem narodowym jest badminton. To chyba tak jak i w Chinach. To pewnie z Chin się przeszło, No, bo to. podejrzewam, że tak. Też bardzo lubią puszczać latawce, ale no to raczej jest kwestia wolnego spędzania czasu, jak wcześniej pytałeś. Bardzo lubią latawce, bardzo. I też takie bączki, nie wiem jak to nazwać, się kręci jak bączek po podłodze. Tak szybko Tylko sprawdzam inaczej właśnie. się puszcza, nasze bączki w Polsce tak się naciska, a one się kręci, kładzie, wciska guzik, ta część odpada, kręcąca się kręci. Czy ty mówiłaś o tym, co się nazywa sepak takraw? Tak. Coś tak, jakoś tak się nazywa dziwnie. I to jest chyba, to jest tak jak nogami grają w siatkówkę, w piłką. Tak, grają piłką, tak, ale to nie jest piłka nożna, tak. To jest piłka, nie wiem jak to nazwać, piłka siatkowa, tak, oni normalnie, ta siatka jest troszkę, tu widzę zdjęcia, Coś siatka. wyżej, tak. Siatka jest troszkę niżej. O, kurczyk, muszę sobie zobaczyć jakieś filmy z tego, bo to co, widzę, fajnie I wygląda. grają w to, tak jak że niedaleko nas jest boisko. No i grają w to, albo w siatkę, jak podciągną tą siatkę wyżej. Ale To ogólnie jest. częściej można spotkać ludzi grających w badmintona, nawet małe dzieci. Ja ci powiem, wspomniałem tego z Chin, tego znajomego tutaj, mojego kolegę dobrego i kiedyś. My też często tutaj przed domem, wiesz, mamy taką zamkniętą ulicę. W sumie nie ma tu jest tylko lokalny ruch, więc jest zawsze pełno dzieci na dworze i tam gramy, wiesz, w koszykówkę albo w badmintona. I kiedyś zagrałem z tą żoną tego mojego kolegi z Chin. To powiem ci, widać po jej ruchach i tak jak ona grała w tego badmintona, czy ona tam musiała tam w Chinach, wiesz, dużo, dużo grać i była chyba na dość wysokim, widzę, poziomie, bo naprawdę bardzo dobrze oni grają w badmintona. Aczkolwiek z nim grałem kiedyś ping-ponga, bo ja też lubię ping-ponga. Mam tutaj u siebie na dole, mam w basemencie, czyli w naszej piwnicy, mam studio ping-ponga. To z nim grałem, to on tak średnio, średnio grał, chociaż, ale w badmintona bardzo, bardzo dobrze grałem. Badminton jest bardzo popularny w krajach azjatyckich, także tutaj też. Fajnie. Osobiście ostatni raz grałam, jak byłam dzieckiem. Zawsze uważałam, że to jest taka gra dla dzieci, nie? Taki tenis dla dzieci. Także Tak. było takie moje zdziwienie, że to nie jest tenis dla dzieci. A wróćmy jeszcze troszkę na chwilę do Polski. Jak zareagowała twoja w ogóle rodzina na wiadomość, że przeprowadzasz się tam na drugi koniec świata praktycznie? No, moja mama znała mojego męża wcześniej, nie? Przez ten czas zdążyła go trochę poznać. No i ja mam takie szczęście, że moja mama jest taką kobietą dość postępową, także pytała, wiadomo, no martwiła się, zawsze mnie pytała, co będzie, jak, nie wiem, jakby mnie bił, jakby pił, no, różne są sytuacje w życiu, prawda, no, to jest w Polsce można się o to martwić, co zrobisz, a tam będziesz tak daleko, no to jak ty uciekniesz, także, ale moja mama też mnie zna, także ja jej zawsze mówiłam, że ja jestem nieodrodną wnuczką swojej babci na piechotę, abym wróciła, także pod tym względem się nie martwiłam. I wszystko w porządku w domu. Wszystko, Nie wszystko zaczęłaś pić tam na miejscu, ani bić męża, tak? jest. Także żyłem się bardzo dobrze, także ale No to dobrze. A w ogóle jakimi ludźmi są Malezyjczycy?
A tutaj niezależnie w sumie od rasy, nie? To pochodzenia etnicznego, to są bardzo mili i uśmiechnięci ludzie. I pomogą wszędzie, są też bardzo ciekawscy. Tak jak mnie, gdzieś idę na zakupy, to oni są bardzo ciekawi, a czy jestem tu na stałe, a czy jestem tylko turystką, a jak jestem na stałe, to czy lubię? Zawsze pytają o jedno, czy smakuje mi jedzenie. To jest coś, co o Malezji można trzeba wiedzieć, oni są dumni ze swojego jedzenia. Także jakby powiedzieć, że jedzenie nie smakuje, no to koniec, kropka. Już koniec, człowiek jest stracony, nie wiem, czy by pomogli. Także ja mówię zawsze, że smakuje, no bo to jest prawda, smakuje. Także pytają mnie, co jadłam, czy znam coś w basie, a jak znam, to jakie słowa, no ja tam stoję i tam muszę się wysilać, jakie słowa znam, no bo trochę znam. Też nie złożę zdania, ale jakieś tam pojedyncze słowa umiem powiedzieć, nie? Także są bardzo, bardzo, bardzo ciekawi, sympatyczni, otwarci. Nie miałam nigdy w zasadzie problemów. Czyli nie, oni się... nie, fajka, ale to prawda, przez te lata, co tu jestem, to nie miałam jakichś specjalnych problemów. I oni często traktują cię jako turystkę pewnie, a ty już znaczy, tam... Zależy, bo ja często jestem poza takimi turystycznymi miejscami, więc oni już tam coś wiedzą, że jeżeli ja tu jestem, to tak nie bardzo jestem turystką, bo tu turyści nie przychodzą. To już wiedzą, że ktoś, kto musi dłużej mieszkać, jeśli pojawił tak, się... Tak, ja mam jeszcze też co do siebie, czasami mówię do siebie po polsku, no bo nikt mnie nie rozumie, to co tam, nie? Idę do sklepu, no przyznaję się, że do siebie gadam, może to brzmi tak nie bardzo, ale zdarza mi się tam, no nie gadam do siebie tak cały czas, że o, weszłam do sklepu, idę, no nie. Ale coś tam sobie skomentuję, nie? Że o jejku, ale drogie, o jejku, a coś tam, nie? No to oni też są ciekawi, na przykład skąd jestem. Jak mówię, że z Polski, to albo słyszę, że Holand, mówię nie Holand. Kiedyś jeszcze na początku, jak się tu przyprowadziłam, to był Lewandowski, a teraz niestety już słyszałam parę razy zapytanie, ale to kraj trzeciego świata, no i mnie wszystko opada. I tutaj jak tutaj być nadal miłym i tłumaczę, nie? No że to nie, Polska to nie jest kraj trzeciego świata. No niestety. Tak, także wizja Polski, nie wiem skąd oni to wzięli, bardzo upadła, także właśnie chociaż z Lewandowskiego jakaś piłka nożna coś tam gdzieś grało, zeszliśmy do kraju trzeciego świata, także no. Czyli musisz ich tam mówić im, co się w Polsce dzieje, jak Polska wygląda. Staram się, to nie jest kraj trzeciego świata, nie. No, gdzieś tak wyczytali, tak jest. Chociaż też widziałam taki TikTok po malajsku, najtańszy kraj, gdzie warto spędzić wakacje i tam była Polska. Tak. A Polska pewnie nie jest dużo tańsza niż w ogóle Malezja. Właśnie od miesiąca, ale nie jest jakoś dużo tańsza. Czasami to jest te 10 groszy różnicy i bywa w obie strony, że złotówka jest tam 10 groszy mocniejsza, albo ten malezyjski ringgit jest 10 groszy mocniejszy. No to 10 groszy, no to nie jest kupa kasy. Tak. A czy droga jest w ogóle w Malezji? Jak porównasz ceny w Polsce i ceny w Malezji? No wiadomo, za takie importowane dobra jak ser, no to ceny są kosmiczne. A za takie dobra regionalne, no to jest taniej. To jest nawet taniej niż w Polsce, tak? To jest taniej niż w Polsce, tak. To jest taniej niż w Polsce. A wiadomo, nasze warzywa są inne. Jakbym chciała jeść typowo polskie jedzenie, no to tak, to by było bardzo drogie. I to też jest taki, znaczy to jest problem, nie problem z tymi imigrantami. No każdy z nas na początku chce tak trochę tego swojego, co zna, mieć, nie? No, tak. to wychodzi drogo wtedy, to wyjdzie drogo. A jak już po prostu regionalnie jesz, no to nie, to nie jest drogo. Jedzenie w restauracjach jest dużo tańsze, już nie mówiąc o street foodach, no to już w ogóle jest tańsze. Także nie, wydaje mi się, że jest też po rachunkach, tak jak patrzę. No za gaz nie mamy wcale rachunku, bo nie mamy gazu. Także jest tańsze. Super. W sumie ty to mogłabyś tam... otworzyć swoją działalność i być przewodnikiem po Malezji, nawet to oferować dla Polaków, bo chyba nie ma, nie wiem, czy słyszałaś o kimkolwiek z Polski, który by organizował, czy tam był przewodnikiem, lokalnym przewodnikiem, bo ty znasz te wszystkie miejsca, tak jak mówiłaś, gdzie się po prostu turyści nie pojawiają, znasz te miejsca, to by była może fajna, fajna sprawa. Może później, jak już mały będzie większy, to tak. Wiem, że jest jedna kobieta, ona, jedna dziewczyna, ona mieszka w Indiach, ale ona ogólnie oprowadza po Azji, ale nie była, że tak powiem, tu gdzie ja, to Kuala Lumpur i okolice, ona raczej Borneo. To tylko o niej słyszałam, że ona tam oprowadza turystów po tym Sabah, Sarawak i właśnie tam jeszcze dalej po Indonezji, jak chcą.
Ale tutaj to nie. I spotkałam się z takimi komentarzami też na polskim internecie, o, że Malezja jest nudna, nie ma co robić w Kuala Lumpur. No tak, jak się pojedzie tylko pod te Twin Towers, pod ten Petronas Tower, no to są wieże, to jest budynek, tam ludzie pracują. No to nie bardzo wiem, Tak. czego się można spodziewać. A czy ta osoba, o której nie wspomniałaś, to nie ma na imię Aleksandra? Aleksandra, tak, Aleksandra. Aleksandra z Indii, tak. To ja z nią zrobiłem wywiad u mnie na kanale, więc zapraszam. Czyli jest rozmowa, oczywiście. Tak, Tak, to. to ona wiem, że ona z jej Instagrama wiem, że ona właśnie tutaj po Borneo była z grupą turystów. No to fajnie. No może kiedyś. Nic nigdy nie wiadomo, bo to by była fajna sprawa. Oczywiście nie każdy lubi takie rzeczy, jeśli No to prawda. Chociaż nie turyści każdy są chce być. bardzo przywiązani do stałych miejsc. Właśnie ten Petronas Tower, później Chinatown, punkt obowiązkowy. Później jest to Brickfields Little India. Także oni głównie tam. Chociaż ja też zdarzyło mi się, że tam jakaś Polka mnie pytała, gdzie iść, co zrobić. No i mówiłam, że nawet jak już tam no musi jechać do tego Little India, to żeby po prostu zejść z głównej ulicy, iść na boki. Zupełnie miasto i to Little India wygląda inaczej niż na tej głównej ulicy. Także warto, Tak. warto czasami chodzić na boki. Zgadza się. Bo Malezja jest bardzo chyba bezpiecznym krajem i tam chyba nie ma problemu, aby samemu się gdzieś zapuścić w miasto. Malezja, że tak jak w sumie każde miejsce turystyczne ma problem z takimi no, kieszonkowcami. No to nie jest dziwne, gdzie są turyści, są i kieszonkowcy. Z tą różnicą, chociaż dawno o tym nie słyszałam, ale widziałam, że były ostrzeżenia, że są kieszonkowcy na tyle tacy bezczelni, że jeżdżą na motorze i oni się nie zatrzymują. Jak kobieta ma torebkę, to oni ją po prostu ściągną. Nie Ojej. widziałam nigdy takiej sytuacji na oczy, ale wiem, że jak tu przyjeżdżałam, to było takie ostrzeżenie, że takie sytuacje się zdarzają. Mówię, dzięki Bogu nie byłam nigdy świadkiem czegoś takiego. Ale no, ostrzeżenie było, no to pewnie jakieś takie, ktoś może mieć pycha i to może się zdarzyć. Ale w gazecie też nie czytałam, że nie wiem, żeby jakaś turystka została tak, no bo to niestety jest dość brutalne o tyle, że no to jest kradzież, prawda? No, w torebce masz portfel, dokumenty, paszport pewno, to już jest strata duża i pieniądze. Tylko chodzi o to, że oni się nie zatrzymują na motocyklu, a te torebki się tak łatwo nie zrywają. Więc zwykle ktoś upada, no i to jest gorsze. Ale to zwykle byłoby w gazetach, a nie widziałam ostatnio. Tak, no to jak wszędzie trzeba po prostu Trzeba po prostu uważać. uważać na kieszonkowców, no ale to gdzie turysta tam kieszonkowiec? Zgadza się. A A na jeszcze koniec. turystę widać z odległości kilometrów zwykle, bo on stoi i on nie wie, no to już koniec. Rzucają się w oczy i Tak. łatwo ich rozróżnić w tłumie, więc. No, zwłaszcza jeżeli oni wiedzą, czego szukają, prawda? No to już na pewno znajdą. Tak. A na koniec proszę powiedz mi, w sumie już rozmawiamy 52 minuty, czas bardzo szybko leci, bardzo fajnie się z No, w Tobą miłym rozmawia. towarzystwie szybko leci. Tak jest. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawia to. A na koniec jeszcze proszę powiedz, jakie masz plany na przyszłość? No ja to bym chciała, żeby tak tu zostać. Bardzo mi się podoba życie w Malezji. Chciałabym tu zostać. No i jak już dziecko trochę podrośnie, to ja też myślałam właśnie o może nie stricte o byciu przewodnikiem, ale właśnie o w ogóle też nie ma nic po polsku, tak właśnie gdzie pójść, co zrobić, co zjeść w Malezji. Głównie jest tylko to Kuala Lumpur i tyle. Tak jakby Malezja się na. No i czasami jest jeszcze Borneo, to Sawa Sarawak i zobacz orangutany. I tyle. Że jakby większość Malezji nie istnieje w ogóle w żadnym przewodniku, jaki ja widziałam, jaki kupiłam, zanim tu przyjechałam po raz pierwszy. Także większość tych przewodników była bezużyteczna i tak. Nic mi się tam nie przydało z tego. To nad czymś takim myślałam. Po prostu nad jakąś książką o tym, jak się tu żyje. Co odwiedzić, co zobaczyć, na co zwrócić uwagę. Jest też dużo darmowych atrakcji, są też miejsca, które wyglądają jak w Europie. Ja wiem, że człowiek przyjechał z Europy, żeby zobaczyć jakiś Oriental vibe, a nie Europę, ale zawsze coś tam ciekawszego, prawda, można zobaczyć. No, ja bardzo lubię gotować, także moim takim małym marzeniem byłaby książka kucharska, albo chociaż kanał na YouTubie, ale to zobaczę, jak będę miała czas. To może jest też jakaś mała restauracja w Mój mąż mnie Malezji. namawia, tylko żebym robiła polskie jedzenie. A czy twój mąż Bardzo lubi lubi polską polskie jedzenie. kuchnię? Słucham? A czy twój mąż lubi polską kuchnię? Czy gotujesz często polskie potrawy w domu?
Przyznam się szczerze, że lubię tylko pierogi, gulasz. To chyba tyle. Co ugotowałam, to nie. Ja na przykład bardzo lubię babkę kartoflaną. Kartoflak to się u mnie w domu nazywało. No to nie. Ale czasem gotuję sobie. Super. Fajnie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Było bardzo miło z tobą porozmawiać i w ogóle się poznać, bo pierwszy raz się widzimy dzisiaj, tak to tylko rozmawialiśmy. Może jeszcze kiedyś zrobimy taki update za rok, zrobimy jedną rozmowę, zobaczymy, co u Ciebie słychać i czy w końcu otworzyłaś tą restaurację, albo czy napisałaś takiego jakiegoś e-booka o Malezji. Może to będzie taki początek właśnie do tego. Może kiedyś nawet zostaniesz przewodnikiem po Malezji. To by była super sprawa. Więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. Ja o Malezji zawsze bardzo chętnie porozmawiam. To też oczywiście zapraszamy na Twoje konto na Instagramie, gdzie chyba można Ci zadać kilka pytań, jeśli ktoś chce się dowiedzieć i coś o Malezji i na Twoje konto na Instagramie, może przypomnimy, który jest oczywiście link, cały czas się wyświetla na ekranie i też jest link w opisie. Pyza na malezyjskich dróżkach. Tak. Tak, oczywiście nie ma problemów, można do mnie pisać o różne pytania, bo tak jak mówiłam, w internecie polskim jest bardzo mało informacji o Malezji, także ja z chęcią udzielę, bo bardzo lubię ten kraj i chciałabym go wypromować, bo zasługuje na to. Zgadza się. Super, bardzo Ci dziękuję i jesteśmy oczywiście w kontakcie. Również bardzo dziękuję, miło było poznać. My również, papa.